Witajcie, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku serii o Abrahamie, z której czerpiemy dużo wiary i pociechy i pewien kierunek, w którym mamy zmierzać. Dzisiaj odcinek 9, tak więc zapraszam, kochani. W poprzednim odcinku mówiłam, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Studiowaliśmy list do Rzymian, czwarty rozdział. I mówiliśmy o tym, że Bóg patrzy na człowieka według jego serca, według drogi, którą obiera, a nie według pewnych upadków, czy słabości, czy wątpliwości, które w tym swoim życiu miewa. I to jest bardzo pocieszające. To jest bardzo pocieszające, że my jako dzieci Boże możemy doświadczać takiej łaskowości od Boga, że on po prostu patrzy okiem łaskawym na nas. I dzisiaj będziemy dotykać pewnej sfery życia Abrahama, która nie była zbyt ładna. Tak więc ten wielki Boży Mąż, ten wielki przodownik wiary, miał również pewne wątpliwości, miał słabości, i powiem Wam, że to jest pocieszające, bo czasami w kościele, kiedy rozważamy pewne historie, kiedy rozważamy przykład ludzi, którzy byli pełni wiary, to tak mocno podkreślamy te. Cechy, te, te dokonania, które były tak wielkie i wspaniałe, że wydaje się, że to byli jacyś herosowie, że to byli szczególni ludzie, że byli w szczególny sposób powołani, w szczególny sposób wybrani, w szczególny sposób też wyposażeni do tego, żeby móc wypełnić swoją misję. I z jednej strony jest to prawda. Ale jest to taka sama prawda, jak to, że każdy z nas jest szczególny, jest szczególnie powołany, jest do szczególnej misji wybrany i jest szczególnie wyposażony do tego, żeby wykonać to, do czego Bóg nas powołuje. Tak więc e, to nie jest tak, że oni byli tacy, a my jesteśmy tacy malutcy. E, w podobny sposób możemy iść ich śladami i doświadczać wielkich rzeczy, jeżeli naśladujemy ich wiary. I dlatego studujemy życie Abrahama, żeby naśladować jego wiarę. I żeby też pocieszyć się, że jeżeli czasami upadamy, jeżeli czasami mamy wątpliwości, czy nawet cofamy się na tej drodze, to nie znaczy, że zupełnie wypadamy z łaski, że już się do niczego nie nadajemy, że jesteśmy jacyś wadliwi. Nie, Abraham też miał swoje słabości, i dzisiaj chciałam o tych słabościach powiedzieć w szesnastym rozdziale. Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej czytam o tym, że ten czas, gdzie nie urodził się jeszcze syn, przeciągał się. Czyli Bóg już obiecał, i Abram wiedział, że będzie miał syna, wiedział, że ten syn będzie jego potomkiem, że to nie będzie jego sługa, tak? że to nie będzie jakiś taki trochę inny syn, tylko jego syn. Co więcej, nie tylko jeden syn, ale że będzie ojcem wielu narodów. To wszystko Abram już wiedział, albo przynajmniej słyszał. Ale wiecie, jest problem, kiedy Bóg coś obiecuje i my nie widzimy jeszcze wypełnienia tych słów. I to czasami trwa dni, miesiące, lata. I w międzyczasie mamy różne myśli. Czy dobrze żeśmy usłyszeli, czy na pewno to Bóg powiedział, czy na pewno o mnie powiedział, do mnie powiedział, a może Bóg miał coś innego na myśli. Bóg, jak to Bóg, inaczej myśli niż człowiek, może on jakoś w specyficzny sposób to widział, a ja na inny czekam na to w ten sposób, yy, oczekując. Tak więc yy, te wątpliwości zaczynają przechodzić. I ta historia dzisiejsza jest właśnie o tych wątpliwościach i o pewnych konsekwencjach, jeżeli my dajemy posłuch tym wątpliwościom. I za tymi wątpliwościami idą pewne czyny, bo póki one są tylko w naszej głowie. To jest ok, że tak powiem. Znaczy ok, to nie jest ok, ale mm, póki one nie wydadzą owocu, to jeszcze nic złego się nie dzieje. Ale kiedy zaczynają wpływać na nasze czyny, na nasze decyzje, to wtedy robi się wielkie zamieszanie. I tak było w przypadku Abrahama. Abrahama, który jeszcze był Abramem. E, tak więc w szesnastym rozdziale czytamy, Sara, Sara i żona Abrahama nie urodziła mu dzieci. Miała zaś służącą Egipcjankę, która miała na imię Hagar. I powiedziała Saraj do Abrama: Oto pan nie pozwolił mi urodzić. To są ciekawe słowa. Wiecie, to są słowa To są słowa osądzające Boga. Myślę, że w tych słowach jest zawarta przyczyna późniejszych kłopotów, o których zaraz, zaraz przeczytamy. Kiedy my zaczynamy wątpić w Boga, w jego intencje, kiedy zaczynamy Jego obarczać winą za to, za jakieś niepowodzenia, które są w naszym życiu. To, to, jest, to jest wyraz niewiary, która prowadzi do bardzo złych rzeczy. Wejdź proszę do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Saraj. To jest mo kolejny moment w historii, kiedy mężczyzna usłuchał głosu swojej żony. W nieodpowiednim momencie. <grych> to nie jest tak, że nigdy nie powinno się słuchać <grych> swojej żony, ale powinno się mieć swój własny rozum. Argumenty Sary w jakiś sposób dotarły do Abrama. Nie wiem, co miał w głowie. Prawdopodobnie był właśnie sfrustrowany. Był sfrustrowany i nie rozumiał, dlaczego się tak dzieje, a inaczej, dlaczego się nie wypełnia ta obietnica, dlaczego Bóg nie działa. I może pomyślał, to jest dobry pomysł. Przynajmniej w ten sposób będę miał potomka. Przynajmniej. To będzie moje nasienie z innej kobiety, ale moje nasienie. I może Sara zostanie pomięta w tym całym łańcuchu i urodzi się mi potomek. Potem okazało się to fatalnym, oczywiście, pomysłem, bo w czwartym wersecie obcował więc Hagar, a ona poczęła, a gdy spostrzegła, że poczęła, ze wzgardą patrzyła na swoją panią. Już od samego początku były problemy, i Sara powiedziała do Abrama: Jesteś winien mojej krzywdy. Co to za kobieta? Po prostu najpierw go namówiła, a teraz mówi, jesteś winien mojej krzywdy, tak? To twoja wina. Dałam moją służącą w twoje ramiona. Ona jednak, widząc, że poczęła, patrzyła na, na mnie ze wzgardą. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą. I wiecie, i kłótnia, kłótnia małżeńska, napięcie w całym tym obozie Abrahama. Służąca, która powinna zostać służącą, nagle zostaje wyniesiona do pozycji Przyszłej matki Abrahama, potomka, na którego wszyscy czekali. I widzimy wiele problemów, które z tego wynikło, ponieważ dalej w tym rozdziale czytamy, że zgorzkniała Hagar uciekła na pustynię i tam przyszedł anioł, i usłyszał jej cierpienie. I zaczął do niej mówić, jedenasty werset. Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo Pan usłyszał Twoje cierpienie. Będzie on dzikim człowiekiem. Jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu. I będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci. Wiemy, że właśnie od Hagar, później te plemiona arabskie, później jeszcze w przyszłości muzułmańskie, Będą utrapieniem <noise> dla swoich braci, będą utrapieniem dla całego świata, i widzimy to, że to się dzieje, tak? To się dzieje. Tak więc, jeden błąd, jeden błąd, jeden, jedna wątpliwość, która doprowadziła do poczęcia się człowieka, od którego również później poczęli się następni ludzie, i poczęło się duże zamieszanie, które jest na świecie. Jeżeli nie wykazujemy się wiarą, nie trzymamy się kursu. Zaczynamy kombinować po swojemu, po ludzku, jak można wypełnić Boże obietnice. Jeżeli bierzemy sprawę w swoje ręce, jeżeli pomijamy pewne ważne osoby, w tym przypadku Sara, i była tutaj pominięta, miała zostać pominięta jako matka, to nie ma w tym błogosławieństwa. Nie ma w tym błogosławieństwa i wynikają wielkie kłopoty. I tak jak wiara Abrahama, tak jak mówiliśmy tydzień temu, stała się wzorem dla nas wszystkich wierzących. Jego osoba, to jaki był odważny, jak szedł do przodu, no, wyznaczyło pewne ścieżki, po których my teraz chodzimy. I są to ścieżki, które będą trwały wiecznie, i nagroda Abrahama jest z pewnością już przewidziana tam w niebie. To tak samo nasze potknięcia wydają pewne owoce, które potem w przyszłości są odczuwalne negatywnie. Tak więc Bóg nas przyjmuje, przygarnia na podstawie naszej wiary. Ale nasze grzechy, upadki, wątpliwości, trudności, złe decyzje później również wydają owoc i z konsekwencjami tego owocu, z tym owocem musimy potem żyć. I nie tylko my, ale właśnie przyszłe pokolenia. Więc to jest pokazane, na, tej, na podstawie tej historii widzimy, że to są poważne rzeczy, że to nie jest wszystko jedno. A tam tylko, tam raz zgrzeszyłem. Tylko raz zdradziłem żonę, albo tylko raz tam coś ukradłem, albo tylko raz kogoś obgadałem. Tak, oczywiście, jeżeli potem przychodzimy do Boga i wyznajemy to jako grzech, Bóg nam przebacza, Bóg nas przygarnia, Bóg nie patrzy potem na nas jak na grzeszników, ale konsekwencje tego działania potem są odczuwane dla innych ludzi, czasami dla przyszłych pokoleń. Tak więc, tak jak apostoł Paweł pisał, że z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie z radością, ale z drżeniem, dlatego że jest to poważna sprawa. Jest to poważna sprawa i każdego dnia musimy pilnować swojego serca, pilnować, czy w naszej głowie nie powstają wątpliwości. Czy y, nie słuchamy ludzi, którzy nie mają wiary. W tym przypadku widzimy, że Sara Sara była y, była pełna wątpliwości, była pewna, pełna pewnego zgorzknienia. Widzimy w jej słowach, że była zdystansowana względem Boga. I, i to wpłynęło potem negatywnie na Abrahama, który, który przyjął jej postawę, jakby przejął jej e, sposób myślenia, i dlatego podjął złą decyzję. Oczywiście oni byli blisko siebie, i czasami tak jest, że jeżeli jesteś blisko drugiej osoby, która jest pełna niewiary, wątpliwości, innego światopoglądu, jest to jeszcze twoje dziecko albo twój współmażonek, to nie możesz się od takich osób zdystansować. Nie możesz wyjechać na wyspę jakąś bezludną, tak, żeby być daleko od swoich bliskich. No jest to niemożliwe. Mamy żyć ze sobą, mamy siebie kochać, mamy siebie wspierać, mamy być blisko. Ale Musimy pilnować swojego serca, ponieważ z naszym Bogiem musimy być bliżej niż z naszą rodziną. On musi mieć większy wpływ na nasz sposób myślenia. Wiecie, czytamy w tych poprzednich e, odcinkach, żeśmy czytali życie że Abrahama. To Bóg rozmawiał z Abramem. To Bóg z nim rozmawiał. To Bóg mu składał obietnice. To Jego zabierał na pustynię i pokazywał mu gwiazdy, pokazywał mu piasek. Tak więc. E, na nim spoczywała odpowiedzialność za właściwą decyzję. On prawdopodobnie dzielił się z Sarą, mam nadzieję, że się dzielił tymi doświadczeniami, które miał z Bogiem. Albo być może się nie dzielił, nie wiem dlaczego, ale Sara nie miała tego poziomu wiary, co Abraham. I, i odpowiedzialność za, za to, co się potem wydarzyło, no, spoczywała na, na barkach Abrahama. Tak więc widzimy, że to jest ważne, kto jest wokół nas, jaki ma poziom wiary. Powinniśmy otaczać się ludźmi, którzy wierzą Bogu, którzy doświadczają przełomów, którzy idą do przodu, a którzy wszelkie wątpliwości gaszą wiarą, patrzeniem się na Boga. To pomaga nam również wzrastać, pomaga nam to obierać właściwe drogi, ścieżki, podejmować decyzje. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość i ktoś jeszcze bliski, z naszej rodziny dokłada, do pieca, że tak powiem, tak, dokłada nam tych wątpliwości, a zobacz tu, a zobacz tam, to, yy, to musimy spędzać więcej czasu z Bogiem. Zadzwonić do przyjaciela, który jest znany jako człowiek pełen wiary. Podzielić się wątpliwościami, zapytać się, jak ty widzisz tą sprawę. Żeby mieć też inną perspektywę patrzenia. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli tylko jedną Perspektywę, bo to tak zazwy zazwyczaj jest w małżeństwach, w rodzinach, wszyscy podobnie myślą. Ciągle ze sobą przebywają, rozmawiają na pewne tematy i patrzą podobnie. Potrzebne jest nam spojrzenie gdzieś z boku, kogoś, kto niezależnie popatrzy na to i powie, jak, jak sprawy się mają. Kogoś, kto chodzi blisko Boga, kogoś, kto, kogo znamy, jaką męża czy kobietę wiary. To jest bardzo ważne, żeby, żeby później nie podejmować decyzji, których będziemy żałowali. Przypuszczam, że Abraham całe życie potem żałował, że, że tak się sprawy potoczyły. Tak więc urodził się Izmael i mogło się wydawać, że teraz y, będzie już ten potomek i że to jest to dziecko. Ale później, kiedy urodził się Izak, bo Bóg powiedział, że to Sar będziesz miał. Potomka. I to dziecko, które urodzi się z Sary, z tego prawowitego małżeństwa, nie z, z jakiejś kobiety, która była jeszcze Egipcjanką, ale z twojej żony, z tego y, przymierza, które zawarłeś z tą kobietą. To w wyniku tego później ten Izmael stracił na wartości, tak jakby stracił znaczenie. Abraham zrozumiał, że to Izaak ma być jego potomkiem i że to od niego pójdzie ta linia. Dzieci, które będą się następnie rodziły, i ten cały ród, i naród, który powstanie z niego, pójdzie właśnie od Izaaka, nie od Izmaela. I potem Bóg wyraźnie mówi do Abrahama, że powinien wypędzić Hagar i Ismaela. I w tym całym obrazie e, widzimy pewną, pewne okrucieństwo, pewną niesprawiedliwość. E, Bóg się oczywiście zajął nimi, tak? to nie jest tak, że tylko mieli być wypędzeni tam zginąć. Bóg się zajął Hagar i e, Ismaelem, ale, e, ale dużo krzywdy tutaj się wydarzyło, dużo niesprawiedliwości, dlatego że człowiek był nieposłuszny, dlatego że Abraham nie usłuchał. Dlatego wiele osób potem cierpiało. Tak więc. Kochani, <głos》>, badajmy swoje serca. Badajmy swoje serca, nakierowujmy swój wzrok na to, co Bóg mówi. Nie kombinujmy gdzieś tam po bokach. E, czekajmy cierpliwie, dlatego że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Tak więc ta cierpliwość jest nam potrzebna. Kochani, dziękuję za cierpliwość waszą, żeście wysłuchali tego odcinka, obejrzeli. Jak zawsze czekam na wasze komentarze i do zobaczenia za tydzień. E, z Panem Bogiem, trzymajcie się.